Przypomnę, że przewodnim wersetem na te sesje pierwsze dotyczące zbawienia jest ten przepiękny ewangelizacyjny tekst z Ewangelii Jana 3:16-17. I pozwolę sobie jeszcze raz zacytować i wrócimy do naszego nauczania. Tak bowiem Bóg umiłował świat. Powiedziałem w pierwszej sesji, abyśmy starali się wstawić tu swoje imię. Że Bóg umiłował mnie, Leszka, Annę, Andrzeja, Zofię, Pawła. I dał dla nas, dla każdego z nas, dla Kościoła, dla całej ludzkości, dla wszystkich ludzi, dał Syna Jednorodzonego, wydał Go, posłał Go, aby każdy, kto w Niego wierzy, mówiliśmy, co to znaczy uwierzyć, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądzić świat, lecz aby świat przez Niego był zbawiony. Chciałbym kontynuować te kilka myśli, które rozpoczęliśmy na pierwszej sesji. Jutro będziemy mieli szczególny czas po południu, kiedy będziemy modlić się o uwolnienie. Wierzę, że Pan da nam namaszczenie, by stanąć naprzeciw wszelkiego zniewolenia, opętania, wszelkich agresywnych działań diabła, szatana w naszym życiu i ogłaszać zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad tymi, którzy potrzebują wolności. Ale dzisiaj chciałbym tylko zasygnalizować, bo mówimy w kontekście, gdy Jezus przychodzi. Gdy Jezus przychodzi do naszego życia. My przyszliśmy na to miejsce, a Jezus przyszedł także nie po to, by uczestniczyć w dniach skupienia i przyjrzeć się nam, jak nam się w życiu wiedzie, ale Jezus przyszedł, aby zaistnieć w naszym życiu. Aby wnieść, jak mówiłem w pierwszej sesji, do naszego życia swoje życie, aby dokonać tej transfuzji do naszego ducha, duchowego życia, które On przynosi od Boga Ojca, życia, który daje życie każdemu człowiekowi. I tym kolejnym dziełem, które wykonuje Pan Jezus, gdy przychodzi, Pan Jezus wyzwala człowieka. Nie tylko przyszedł, aby zniszczyć dzieła diabelskie, mówimy w tym ogólnym znaczeniu. Nie tylko przyszedł, aby dać zbawienie, ale także przyszedł, aby wyzwolić człowieka z niewoli i opętania. Jest to bardzo ważny element naszego przeżycia spotkania z Bogiem. Dlatego, że Jezus daje prawdziwą wolność. Musimy sobie coś uświadomić. Musimy wiedzieć, skąd to zło w nas siedzi. Skąd w nas jest tyle ciągu, tyle pragnienia, tyle pasji do czynienia zła, do tego, co jest niedobre dla nas, do tego, co nas później zniewala, dręczy, nie możemy się z tego wyrwać. Skąd w nas tyle tego jest? Otóż przeciwnik Boży, diabeł, szatan, on kocha zniewalać. Jemu to sprawia największą przyjemność. Czy zauważyliście, że Bóg, gdy oferuje, gdy Pan Jezus przychodził, gdy głosił, gdy poruszał się po polach galilejskich, gdy zwiastował, gdy tutaj był na ziemi, On zapraszał. On mówił, przyjdźcie do mnie wszyscy spracowani, utrudzeni, zniewoleni, a ja wam dam odpocznienie. Mówił także, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i napije się z tego źródła wody żywej. Nigdy nie wchodził na siłę w życie człowieka. Nigdy nie zniewalał człowieka sobą. On otwiera drzwi, daje możliwość, wysuwa propozycje, otwiera drzwi nowej szansy, nowego życia, ale nigdy nie zniewala, nigdy nie przychodzi na siłę. Diabeł natomiast jest zupełnie inny. Diabeł kocha zniewalać. Jego cieszy, gdy może kogoś złapać, i może go trzymać w niewoli. Może go zamknąć w swojej klatce i trzymać go w niewoli, dręczyć go w tej niewoli, znęcać się nad nim. Czasami robi to przez różnego rodzaju środki, którymi dysponuje. I problem polega na tym, że ludzie, że człowiek bardzo łatwo akceptuje,
akceptuje te metody diabła, szatana i mówi: diabłu, no dobra, to przecież nie jest aż tak złe. Wielu ma z tym problem, no i co? Jakoś żyją. I staramy się utożsamić z tymi ludźmi, którzy żyją w niewoli, jakby podążamy za nimi, gdzie z drugiej strony stoi prawdziwa wolność, prawdziwe szczęście, prawdziwe życie. Ja zawsze podkreślam to i szczególnie gdy rozmawiam z młodzieżą, gdy im staram się wytłumaczyć, jak ważne jest, by nie iść na kompromis, by nie iść na kompromis z tym światem, by nie ulegać różnym presjom, różnym trendom tego świata. I powtarzam, że to jest bardzo łatwo tak płynąć z prądem. Wystarczy popatrzeć na naszą Wisłę, rzekę, która tu stąd gdzieś z Wisły wypływa i płynie przez całą Polskę, że potrafi płynąć w Wiśle wszystko to, co tam wpadnie, z prądem. Ale niełatwo jest płynąć pod prąd. Niełatwo jest powiedzieć nie, niełatwo być innym. Niełatwo jest zdecydować tak, ja pragnę tego, co dobre, bo czujemy tą presję, bo czujemy, że tak wielu ludzi wokół nas robi to, co robi i my z tym się utożsamiamy, a diabeł zaciera ręce i mówi: mam go w niewoli, zwiążę go, wsadzę go do mojej klatki i będę go dręczył, będę go tam trzymał, będę go torturował. Ale my mówimy, że Jezus przychodzi. Jezus zwycięzca, ten, który odniósł triumf nad wszelkimi mocami ciemności, który pokonał diabła, szatana. Mówiliśmy, że wystawił na pokaz, zdarł z nich wszystką zbroję i całe odzienie i poprowadził nagich ulicami wszelkie hordy demoniczne. Zwyciężył Jezus. On przychodzi, aby dać nam wolność. Jezus przyszedł, aby wyzwolić człowieka z niewoli. Gdy zapraszamy Jezusa do naszego życia, wtedy możemy być prawdziwie wolni. Słowo Boże jest natchnione Duchem Bożym. Jan 8:36 mówi: kogo Syn wyzwoli, czyni wolnym. Kogo Boży Syn wypuszcza na wolność, otwiera tą klatkę, rozwiązuje te pęty diabła, ten staje się prawdziwie wolnym. Nie łudźmy się, nie próbujmy sobie to filozofią wytłumaczyć. Nałogi są niewolą. To jest niewola. Człowiek jest zniewolony. Narkotyki, alkohol, nikotyna, środki odurzające są narzędziem diabła. Są narzędziem szatana. Rozmawiałem z pewną chrześcijanką, siostrą, która została zniewolona, która została uzależniona od różnego rodzaju leków z powodu swoich dolegliwości kręgosłupa. Mówi, że po półtorej roku doszła do miejsca, w którym gdy nie wzięła lekarstwa, już kręgosłup przestał boleć, gdy nie wzięła tych leków, które używała przez kilka miesięcy, nie mogła spać, nie mogła jeść, była podrażniona, była poddenerwowana, musiała wziąć tą tabletkę, mimo że już nie bolało. Diabeł używa tych metod, on używa tych środków. Tak jak Pan Jezus używa swoich środków, swoich metod, metody miłości, metody przebaczenia, metod duchowych, aby nam pomóc, tak diabeł używa różnych środków, aby człowieka trzymać w niewoli. I oto dobra nowina brzmi tak, że Jezus przyszedł nas uwolnić. Gdy Jezus przychodzi, czyni z nas swoją świątynię. I powiem tak, to wiele lepiej dla nas. To o wiele lepiej dla naszego zdrowia, dla naszego życia, dla naszego samopoczucia, dla naszego życia rodzinnego, dla wszystkich aspektów naszego życia jest o wiele lepiej pozwolić Jezusowi, by uczynił z nas swoją świątynię. Apostoł Paweł o tym nauczał. Apostoł Paweł w liście do Koryntian bardzo mocno to podkreślał i mówił do ludzi wierzących, do chrześcijan, którzy przyjęli Jezusa. Mówił do Kościoła, do tych, którzy rodzą się na nowo: czy nie wiecie, że jesteście świątynią Bożą? Wow. Jestem świątynią Bożą.
bo przyjąłem Pana, który zamieszkał w moim sercu. Ten obraz Jezusa, który puka do drzwi naszego serca, jest bardzo wymowny. On pragnie nie tylko wzbudzić zainteresowanie sobą. On puka do naszego życia i mówi, słuchaj, pomyśl o mnie, pomyśl o Zbawicielu, pomyśl o tym, który poszedł na krzyż, aby oddać życie za ciebie, pomyśl o tym. Ale on także pragnie, abyśmy te drzwi naszego serca otworzyli. I w objawieniu Jana jest powiedziane, że jeśli otwieramy drzwi naszego serca, to On przychodzi do nas, zamieszkuje w nas i wieczerza z nami. To jest obraz społeczności, wspólnoty, więzi. A więc mówimy, śpiewamy później, deklarujemy w świadectwach, że nie żyję już ja sam, nie jestem sam, ale Chrystus żyje we mnie. Chrystus, który daje mi nadzieję zwycięskiej chwały, którą przynosi do naszego życia. I kiedy On jest w naszym sercu, w naszym życiu, wtedy stajemy się świątynią Pana, Bożą świątynią. Oto Chrystus zamieszkuje w nas. Ten, który wyzwala, zamieszkuje w nas. Ten, który daje poczucie pokoju, zamieszkuje w nas. Ja to często podkreślam i zawsze mówię to samemu sobie. Jeśli ten, który jest Zbawicielem i zwyciężył diabła, ten, który chrzci Duchem Świętym, ten, który ma moc nad wszelką chorobą, mieszka we mnie, to także mogę doświadczać wszystkiego, co on ze sobą wnosi do mojego życia. Dlatego po cóż mam biegać za uzdrowieniem po konferencjach, po jakichś meetingach, po nabożeństwach, kiedy uzdrowiciel, prawdziwy, moc mający, mieszka w moim sercu, żyje w moim życiu. Kiedy byłem w tym roku w Indiach, to była moja czwarta podróż. Powiem to na świadectwo. Po raz pierwszy podczas wszystkich czterech podróży, które odbyłem do Indii w ostatnich latach, po raz pierwszy zachorowałem. I zachorowałem bardzo poważnie. Było to po tygodniu mojego pobytu, kiedy pojechaliśmy do stanu Gujarat, do miejscowości Surat i Govan, gdzie prowadziłem ewangelizację. I gdzie znaleźliśmy się 4 godziny od dużego miasta, jazdy samochodem, w środku dżungli, gdzie była organizowana ewangelizacja i konferencja dla lokalnych pastorów prowincji indyjskich stanu Gujarat. Rozpoczęło się wszystko w czwartek, było pierwsze nabożeństwo, a w piątek rano wstaję i czuję, że mam ogromną gorączkę. Telepie mną drgawki. Myślałem, że złapałem malarię albo coś, bo w tym roku postanowiłem nie brać żadnych leków, niczego, kiedy jechałem do Indii. Bo one, kiedy przeczytałem, jak wyniszczają organizm, postanowiłem, że wezmę to wiarą w tym roku. No to doświadczenie. Kiedy wyjeżdżałem do Indii, 2 pastorów zadzwoniło do mnie i powiedzieli, że mieli sen. Że mieli sen, że niesamowicie zmagałem się ze swoim zdrowiem. Byłem w pewnym sensie przygotowany na atak i wiedziałem, że jest to atak diabelski. W tym rejonie, w którym byłem, były tak ogromne moce ciemności, tyle bóstw, tyle różnego rodzaju wierzeń, religii hinduistycznej, hinduskiej. To było czuć wszędzie, ten ogrom mocy ciemności, tą presję. Ale powiedziałem sobie, no cóż, Chrystus we mnie, Pan Jezus, lekarz mój jest we mnie. I powiem wam, że doświadczyłem czegoś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyłem w całym moim życiu jako wierzącego człowieka, jako kasnodziei czy pastora. Otóż w nocy toczę bój. Nie mogę spać, drgawki, gorączka, modlę się, walczę, rozmawiam z moją żoną przez telefon, aby się modliła, aby była ze mną. To była walka. Rano wstaję, cały w temperaturze, jadę usługiwać, prowadzę 3 godziny wykładów dla pastorów, wszystko ustępuje. Głoszę tak jak wam. Czuję się świetnie. Kończę, wracam do naszej noclegowni, w której nocowaliśmy i wraca wszystko całe popołudnie. Gorączka, temperatura, trzęsę się, nie mogę wyrobić do 19:00. Rozpoczynamy naszą ewangelizację wieczorem, wszystko ustępuje. Modlimy się o ludzi aż do 12:00 wieczorem w nocy. Wracam i w nocy to samo, przez 3 dni, aż wróciłem do New Delhi, do stolicy, wszystko ustąpiło. Był to ewidentny atak diabelski. Wróciłem zdrowy, nie ma żadnych symptomów, czuję się bardzo dobrze.
A więc ten, który ma wielką moc, mieszka w nas i nawet jeśli diabeł atakuje tą świątynię, to ta siła, która jest w nas, ma ogromną moc i pomoże nam zwyciężyć. Wiecie, gdy jesteście w miejscu, w środku dżungli, gdzie nie ma dostępu ani do lekarza, ani termometru nie miałem, żeby zmierzyć temperaturę. Zdany jesteś na Boga, który jest twoją mocą. To był taki ułamek tego, co przeżywają ci ludzie tam, którzy nie mają żadnego dostępu do służby zdrowia. Żadnego. Którzy przeżywają różnego rodzaju choroby, które nie mieszczą nam się w głowie. I oni polegają na Bogu, gdy się nawracają. I Bóg pośród nich czyni niesamowite rzeczy. Uzdrawia ich, zmienia ich życie. Pan Jezus jest ten sam, o którym czytamy w Ewangeliach. On ma tą samą moc i ma taką samą siłę i tak samo zwycięża, jak zwyciężył wszelkie dzieła diabelskie w twoim życiu, wszelkiego rodzaju zniewolenie i opętanie. On może rozerwać, zniszczyć, może wypuścić cię na wolność. Ja tego nie zrobię. Uczyni to Jezus. On ma taką moc. My możemy się modlić. Mogę się z tobą modlić. Ale to przyjęcie Jezusa do twojego życia sprawia cud. Sprawia tą wielką przemianę. Wiecie, w czym tkwi problem we współczesnym chrześcijaństwie? W naszym społeczeństwie, w polskim społeczeństwie. Kiedy tak obserwuję i tak przyglądam się ludziom, w bardzo religijnym kraju, bo taki jest nasz kraj, tak nasz kraj jest określany, religijny kraj, bardzo religijny kraj. Nasze społeczeństwo zaakceptowało przekonanie, że Bóg jakby uległ zmniejszeniu. W wyobraźni człowieka stworzyła się wersja Boga miniaturki. Ja mu to wyjaśnię. Doszło do tego, że Bóg w naszym zrozumieniu, podobnie jak my wszyscy, także ma swoje ograniczenia. Poza które nie chce lub nie może wyjść. Stał się jakby prawie wszechmogącym Bogiem. Słowa na przykład z Księgi Izajasza, proroka, 59 rozdział, pierwszy werset, gdzie jest powiedziane, że oto ręka Pana nie jest za krótka, aby mogła pomóc, a jego ucho nie jest przytępione, aby usłyszało, straciło na wartości. Bóg, który niewiele może, wyparł tego niezwyciężonego, nieskończonego, wszechmocnego, potężnego Boga i został zredukowany do przeciętnego, pospolitych wymiarów małego Boga. Ktoś powiedział, szron miernej wiary po cichu osiadł na kościołach, na nauczaniu i życiu. Coraz częściej słyszymy o naszym małym Bogu w tym wielkim mieście. To jest taki podtekst, parafraza. Tymczasem Biblia mówi, że to jest lew z pokolenia Judy. Że jest jasną gwiazdą poranną, która rozświeca wszelką ciemność. Że jest różą sarońską, która nie może być nigdy zdeptana, współczesnego rodzaju krytycyzmem i podważaniem autorytetu, jakim jest Chrystus. Pan Jezus ma wszelką moc i potrzebujemy świeżego objawienia Boga dla nas samych, abyśmy doświadczyli tej uwalniającej mocy, która zmienia życie, która sprawia, że wszelkie zło zaczyna odpadać ode mnie, jak łuski rybie, które są ściągane jakimś ostrym narzędziem. Bóg ma taką moc. A więc możemy być wolni. Kochani uczestnicy Dni Skupienia, możemy być wolni dzięki mocy Pana Jezusa Chrystusa. Możemy być wolni dzięki Jego mocy. Musimy przyjść z wiarą i pozwolić Mu, by zamieszkał w nas. Kolejna myśl. Pan Jezus przychodzi, by uciszyć wszelkie burze i sztormy naszego życia. Myślę, że każdy z nas może utożsamić się z takim określeniem nagłe pojawiające się sztormy, burze, czyli trudności, rzeczy, które nas zaskakują, które niszczą nasze życie. Kto zgasi ten ogień? Kto może nam pomóc, aby zwyciężyć strach i zwątpienie, niepewność? Kto ma moc rozpalić ogień wiary w naszych sercach? Kto? Kto to uczyni? Tylko Jezus.
gdy przychodzi do naszego życia. Tego nie uczyni żaden kościół, żaden pastor, nie uczyni tego żaden człowiek, żadna organizacja, żaden program kościelny. To może uczynić jedynie Jezus, gdy przychodzi i zamieszkuje w pełni w naszym życiu. Może jutro coś więcej na ten temat powiem. Co to znaczy, kiedy pozwalamy Jezusowi w pełni mieszkać w naszym życiu? Dajemy Mu pełną władzę, dajemy Mu klucze do naszego mieszkania. I mówimy, to Ty tu jesteś gospodarzem, to Ty zarządzaj tym życiem, to Ty jesteś właścicielem, nie ja. Ja chcę Ci się poddać. Ktoś powiedział tak, gdy Jezus przychodzi, strach musi odejść. Wszelka zła moc musi odejść. To On paraliżuje wszelkiego rodzaju złe, aktywne działania diabła, szatana. Pan Jezus ma taką moc. Ktoś powiedział, znów cytuję, strach nie jest wcale brakiem wiary. Strach wierzy, że stanie się coś złego. To, co najgorsze, że mnie spotka coś przykrego, to jest rezultat działania mocy ciemności w naszym życiu. Rezultat różnego rodzaju ataków na nasze życie. Pamiętacie tą historię? Myślę, że dobrze ją znamy, ci, którzy czytają Nowy Testament. Kiedy Pan Jezus był z uczniami w Łodzi i nastał wieczór. Jest ona opisana w Ewangelii Marka w 4 rozdziale od 35 wiersza. Pan Jezus mówi do uczniów, przeprawmy się na drugą stronę, przepłyńmy na drugi brzeg. Opuścili więc lud i wzięli go ze sobą, tak jak mówił i był, i płynęli. Płynęli w łodzi, inne łodzie towarzyszyły mu. I nagle, Biblia mówi, zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź się wypełniała. A on był w tylnej części łodzi, spał na węzgłowiu. Budząc go więc, mówią do niego, nauczycielu, nic się to nie obchodzi, że giniemy. I Biblia mówi, że on wtedy, obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza, umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. I rzekł do nich, czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? Różne pojawiają się sztormy i burze w życiu człowieka. W Twoim życiu, w moim życiu. Myślicie, że sztormy mijają kogokolwiek? Nie. Ale gdy Jezus przychodzi, gdy On jest w naszej łodzi, gdy On jest w naszym życiu, użyjmy tej symboliki, tej symboliki obrazów. Oto ta łódź niech symbolizuje nasze życie. My przeprawiamy się z jednej strony na drugą. Płyniemy z tego świata na drugi brzeg. Kiedyś nasze życie się zakończy. Ale po drodze, gdy płyniemy, gdy idziemy przez nasze życie, potrzebujemy Jezusa w naszej łodzi. Gdy On przychodzi do naszego życia, mamy gwarancję, mamy zapewnienie, że jesteśmy chronieni. Chrystus obecny w nas sprawia, że możemy czuć się bezpiecznie, nawet jeśli przyjdą straszne sztormy na nasze życie. To gdy jest Jezus, może przyjść uciszenie sztormu. On wycisza te sztormy. Zaczynamy odpoczywać w Bogu. Wiemy, że w każdym momencie kryzysu i trudności On jest, aby mi pomóc. On jest ze mną. Bóg mówi, że Pan Jezus przyszedł, aby nas prowadzić, że jest naszym przewodnikiem, że wskaże nam drogę, że będzie nas chronił, że pójdzie przede mną, że będzie w razie potrzeby obecny, zawsze będzie obecny w moim życiu. On jest także źródłem naszego zaopatrzenia. Chciałbym, abyśmy też ten aspekt przeanalizowali, że Chrystus ma moc nam pomóc także w naszych codziennych potrzebach. Kiedyś przeczytałem w jakimś reportażu chrześcijańskim takie zdanie, które sobie zapisałem. Ja lubię zapisywać sobie cenne zdania, aby z nich później korzystać dla swojego życia. To zdanie brzmiało tak. Niebo jest centrum zapasów. I nigdy nie dotrze tam recesja czy kryzys. Bardzo mądre słowo w tych czasach, w których żyjemy, kiedy ciągle mówi się kryzys, recesja, trudności, bieda.
Mamy zaopatrzenie, które jest w Bogu. Boże Słowo zapewnia nas, że Pan zaopatruje we wszystko, czego potrzebujemy do życia i do pobożności. On jest źródłem naszego zaopatrzenia. Dlatego gdy Chrystus jest, gdy przyjmujemy Go do naszego życia, gdy wypełnia nasze życie, to możemy mieć to poczucie bezpieczeństwa. I podkreślę jeszcze raz, aby był dobrze zrozumiany, aby nikt nie pomyślał, że głoszę jakieś dziwne nauki, ideologie. Nasze życie narażone jest na sztormy i różnego rodzaju doświadczenia. Cały czas przechodzimy przez różnego rodzaju trudności. Życie z Bogiem, życie człowieka wierzącego nie jest wolne od trudności, sztormów i burz. Apostołowie płynęli, uczniowie Pana płynęli z Nim łodzią i nagle zerwała się ogromna wichura, ogromna burza, ale Jezus był w łodzi. Gdy Jezus jest z nami, to psalm 23 uczy nas, choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Amen. Bo Bóg jest ze mną w moim życiu, bo Jezus jest moim pasterzem. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwy zielone mnie prowadzi, do wód spokojnych mnie wiedzie. Śpiewamy tą pieśń często w kościele. Musimy uwierzyć, że to jest prawdą, że Bóg się o nas troszczy, że jest z nami w naszej łodzi. I może ostatnia myśl na dzisiaj. Musimy sobie coś zostawić na jutro także. Gdy Jezus przychodzi, On leczy nasze rozchwiane emocje. Gdy Jezus przychodzi, uwalnia ludzi od przygnębienia i ponurego nastroju. Przygnębienie i ponury nastrój jest skutkiem wewnętrznego przygnębienia i ponurego życia. Czasami wydaje się ludziom, że gdy zachłysną się emocjonalnie czymś, kogoś poznają, emocjonalnie gdzieś się zakochają, że to wszystko będzie takie piękne. Mija jakiś czas, mija tydzień, dwa, miesiąc, rok, wszystko się wali, wszystko się sypie. Przychodzi smutek, przygnębienie, rozchwianie emocjonalne i znów jest tragedia, znów są łzy, znów jest ból, zawód wielki. Ale z Jezusem jest inaczej. Wiecie, czym jest przygnębienie, czym są rozchwiane emocje? Przygnębienie i rozchwiane emocje są jak para ciemnych okularów. Sprawia, że świat wydaje się pogrążony w ciemnościach i zabiera wszelką radość z powodu właśnie tego stanu, który jest w nas. Nie widzimy blasku świecącego słońca na niebie. Wszystko jest iluzją. Mamy wrażenie, że całe życie traci swój sens. Podczas gdy rzeczywistość wcale nie jest taka. Tylko my to tak postrzegamy z powodu rozchwianych naszych emocji, z powodu nieopisanego przygnębienia, które nami włada. Sprawdza się w naszym życiu wiele razy to, co czytamy w Biblii o pewnych mężczyznach, którzy szli sobie drogą. Nie było wtedy samochodów, więc nie jechali, szli sobie drogą. Mieli zachmurzone twarze z powodu przygnębienia. Jest tutaj mowa o uczniach pańskich, którzy szli do Emaus w Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale, 17 wersecie. Byli w rozsypce, ponieważ nie znali prawdy. Założyli, że Jezus umarł, został pochowany i już nigdy Go nie zobaczą. Sądzili, że stało się najgorsze, podczas gdy w rzeczywistości było zupełnie inaczej. Było zupełnie inaczej. Jezus nie był martwy, On żył, a na dodatek był blisko nich w chwili, gdy odczuwali największe rozczarowanie i złamanie, czy załamanie. Patrząc na tych dwóch mężczyzn, tych uczniów, którzy zmierzają do Emaus, można by powiedzieć, że czasami tak wygląda każdy dzień naszego życia bez Jezusa. Ale kiedy poznali prawdę, kiedy rozpoznali, że Jezus jest z nimi, że Jezus jest obok, że On idzie razem z nimi, że to On natychmiast wszelki smutek ustąpił, wszelkie przygnębienie, ich rozchwiane emocje zostały uzdrowione. Bo to wszystko zżera nas od środka.
To wszystko gdzieś tam wewnątrz nas się kumuluje, nakłada. Przeżycie za przeżyciem, doświadczenie za doświadczeniem. Czujemy się w tym czasami tak źle. Mamy poczucie odrzucenia. Czujemy się jak ludzie nie nadający się do niczego. Wiele razy jesteśmy z tym ogromnie osamotnieni. Czujemy się tak jak człowiek, który jest tylko liczbą w statystykach, bez imienia, bez sensu życia. Jak kiedyś powiedziałem, czujemy się jak bezużyteczny samochód, który nie posiada silnika. Mamy wrażenie, że nigdzie nie pasujemy. Czujemy się tak jak zawodnik sumo na zjeździe anorektyków. Próbuję wam to zobrazować. Albo czujemy się jak osioł na warszawskich wyścigach derby. Negatywnie siebie oceniamy. Popełniamy gafy w towarzystwie. Nie mamy celu w życiu. I oto wychodzi nam Bóg z pomocą. I mówi, tak nie musi być. Nie musisz tak żyć. Nie musisz tak się czuć. Jezus powiedział tak. Jestem z wami zawsze. To do tych, którzy Go przyjmują, którzy oddają Mu swoje życie, którzy zapraszają Go do swojego serca. Jestem z tobą zawsze. Chciałbym, abyśmy w miejsce, gdzie słowo z tobą, wstawili swoje imię dziś rano. Może już nie rano, już jest po południu. Powiedz, nazywam się, ja powiem Leszek. Leszku, jestem z tobą zawsze, aż do skończenia świata. Jesteś moją świątynią, bo mnie przyjąłeś. Mieszkam w twoim sercu, mieszkam w twoim życiu. To zbawienie ma ogromny wymiar. Ma wymiar doczesny i ma wymiar wieczny. Przychodzi Boży pokój, przychodzi Boże spełnienie, wewnętrzne zadowolenie. I to wystarczy. Obecność Jezusa wystarcza, aby rozerwać wszelkie łańcuchy przygnębienia i smutku. To Jego działanie poprzez Ducha Świętego w nas sprawia, że wszelkie negatywne rzeczy zostaną zbombardowane tym, co pozytywne, co dobre, co kojące, co uzdrawiające, powoduje, że stajemy się ludźmi, którzy żyją radością, żyją szczęściu, które daje Bóg. Bo to, o czym mówimy, nie jest tworem zewnętrznym, nie jest skutkiem przyjemności, której doświadczyliśmy chwilowo, bo nam się powiodło, bo coś dobrego się nam przydarzyło po drodze. Jest to coś, co zaczyna być w nas. Jest to, jak mówi Boże Słowo, w naszym wnętrzu tryskające źródło, jak fontanna Bożego życia, która sprawia, że jesteśmy nowymi ludźmi, że jesteśmy szczęśliwi i że jesteśmy wolni. I chciałbym, abyśmy się o to pomodlili. Byśmy poświęcili parę minut, ale abyśmy mogli dzisiaj stanąć przed Panem przez chwilę razem. I abyśmy mogli się pomodlić. Abyśmy mogli przyjść do Jezusa, tacy, jacy jesteśmy. Abyśmy uwieńczyli ten czas dwóch porannych sesji wspólną modlitwą. Halleluja Ci, Jezus. Chcemy stanąć przed Panem. Niech to będzie pieśń, która pobudzi nas do rozmyślania, do takiego analizowania swojego życia. Podczas tej pieśni też otwierajmy się dla Pana Jezusa, który jest pośród nas. On puka do Twojego serca. On puka do Twojego życia. Halleluja Ci, Jezus. Dziękujemy Ci, Panie nasz.
Aleluja Ci, Jezus. Dziękujemy Ci, Panie. Chwała Ci, Jezus.